Ej, zobaczcie, teraz to on robi jakieś obrażenia porządne. Ej, gdzie jest moja pochodnia? A nie, gdzie moja pochodnia? No właśnie. Okej. Czyli ja tego ominę. Wiecie co bym zrobił jeszcze? Tego tutaj olał. Czy ten mi uciekł? Nie, jest. Okej. Zawalczyłbym z nim. W sumie. Strasznie twardy. Nie? Sfokusowanego. No tak, on nie ma jakichś takich trudnych mechanik, nie? Łuska z tytanit. Okej, to jest trochę silniejsze, chyba. Dobra, tylko czekajcie teraz, czy ja tu mam skrót. Tamtędy mogłem obejść, ale to i tak... Skrót około wody obejście? Serio? Niestety. Trzeba znaleźć jakieś porządne przejście. Tu już jeden skrót mamy. No serio. No kuźwa, trafił mnie. No fuck. Nie chciałem tracić życia, to tak właśnie wyszło. Już zauważyłem, co uderzało tam silniej, że tak padali. Przecież to jest ostrze mrozu. Ostrze mrozu jest głodne. Co tam jest na górze? Co za dźwięk? Okej. Było dziwne. Coś tu łaziło, gdzieś dziwnego. Ważne, żebym tego ładnie mógł załatwić, to by było fajnie. O, fuck. Okej. Nie jest źle. No może na jednak estu się zmarnowanym dojdziemy do tego bossa. Tak przykopywać się. Co, bo tutaj jest taki moment, że mogę... troszkę tego ominąć. No właśnie. Tych panów tutaj mogę poomijać troszkę. Nie ma po co z nimi walczyć. O fuck. Ten wariat. Trafił? Ej! Fuck, trafił mnie. No dobra, Jezu. Kusznicy są jacyś przerąbani. Kurde, nie, tu poszedłem. No nie, on żyje. I dziadł. No ja pierdzielę, no i dwa estuski poszły się rypać. No dobra. No. Nie chciałem was zabijać, ale normalnie sami sobie tego zażyczyliście. Ty żyjesz jeszcze? Okej. Wiem, że zginął. No znowu to samo, co zawsze. Ej, bo mnie zabił. No nie, no dużo estusów zmordowałem. No ten nie, to jest nienormalny za to. Okej. 5 estusów. Dobra, zaryzykuję walkę z bossem na 5 estuskach. No. Ale chcę za zadanie tylko mi wyeliminować te estusy.
I największym problemem to są ci tutaj. No chodź tu, ziomek. Serio, trafił mnie jeszcze. Jeszcze mnie trafił. Okej. Trzy estusy. Chyba. Mało. A nie wiem, jaki będzie boss. Okay. Załatwieni. Dobra, przynajmniej zajrzymy, czy tu jest w ogóle ten boss. Zobaczymy. Ale coś czuję, że to będzie. O właśnie, teraz nie ma tego czegoś. Widzieliście? O właśnie, to było. Przez chwilę. Czyżby tu miało być ognisko? Co to jest? Co to za glut? Okej. Co to było? Łapka. Jest jakiś kaznodzieja. Tak, jest ich jeszcze dwóch. Nie! Nie w tą stronę, ziomek. Co nie robię? Wieszają się na tych stołach trochę. Okej. Okay. Miałem śpiący olbrzym. Naprawdę chciałbym ognisko przed nim jakieś dostać. Winda! Okej. Okay. Na dół. Może do tego. Ale by było epicko. Ale by było epicko. Że miałbym teraz tutaj skrót. Chyba gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Aha, dobra. Patrzcie. I ognisko, ta-ta-ra-ta-ra. Mamy ognisko. Ta-ta-ta-ta-ta. Zajrzyjmy jeszcze tutaj, bo tutaj zobaczcie, tam będzie jeszcze jeden skrót. I będzie więcej bossów pewnie. Okej, czeka nas walka z jakimś gigantem. Ale zrobimy sobie przerwę na reklamę. Czekajcie, ja się tu pójdę. Pójdziemy jeden poziom rozdać. Okej, teraz tak. Możemy rozdać tutaj jeden poziom. I zobaczcie teraz tak. Siła. Da mi do 188. To też mi da mi do 188. To jest siłę czy zręczność? Odporność na błyskawice by mi zmniejszyło. Ale to by mi dało odporność. Ej, może sobie wbijemy ten 20. Dobra, wbiję sobie 20 na siłę. Głównie po to, żeby dostać tam odporności na ogień i tak dalej, bo teraz mamy ciągle przeciwników z ogniem. Co ty masz dla mnie, Kobito? Masz żar, co ciekawe. Mógłbym kupić. Ale powiem, że bardzo dobrze sobie radzimy, nie? Także może na razie to odpuścimy. I lecimy do kaplicy oczyszczenia.
Dobra. Lecimy naszym super skrótem. Chyba nic nie będzie więcej. Okej. Okay. Prawdopodobnie czeka nas boss teraz, nie? W sumie mam 5000 dusz, ale nie powinniśmy ich stracić. Okej. Okay. Kuźwa, zostaw mnie. Co za typ? No, jak on mnie męczy? No niemożliwe jest. Okej. Okay. Go chyba trzeba ominąć na razie. Okej. Okay. Coś takiego. Tu jest... Nie to nic. Kurde, wielkie to. Jeszcze co jest tu na górze. No nie ma szans tam tego pozbierać, nie? Teraz. No to ta te piara. Okay. O, poszedł spać. Chyba ten łucznik zeskoczył. A to chyba będzie ta brama, co ją wcześniej widzieliśmy. Ona zamknięta teraz była z tej strony, nie? Okej, rozejrzyjmy się. W ogóle muszę poznać ten teren, co tutaj się dzieje. Zanim zacznę walkę z bossem. Chociaż na razie nie mieliśmy jego HP. Mimo, że go tam trafiłem w rękę, to to nic nie dało. Aha. Widzieliście cwaniaka? No. Dobra, troszkę życia, kurczę, straciłem. A tu jest jeszcze ten glut. Szukanie. Może tego giganta nie trzeba robić? On tylko odblokowuje nam ukrytą ścieżkę, krótszą ścieżkę. Ej, możliwe, nie? Tego wcale nie trzeba robić. No tak myślałem, że ci to się tutaj... O kurwa, serio? Okej. Okay. Wiecie co, jakiś pierścień tam podniosłem jeszcze. Ocenia taki przy pełnym peżetach, ale to ja rzadko kiedy będę miał pełne peżety, szczerze mówiąc. Czy to jest mimik? Zobaczcie, bo oddycha. Dobra, to jest mimik. Widzicie mi, żebym uważał na oddychające skrzynie. Oj, 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 oj. No nie, złapał mnie. O nie. Jaki to jest ninja. Kuźwa. Silny jest. A jaką on bekę ma ze mnie? Zbugował się. On nie powinien tu wejść. Przyścianę mi w los. Co za dziad? Widzieliście to? Kurde. Co robi mimik? Silny on jest. Fuck. Jakie on obrażenia w ogóle robi. Masakra. Co bym sobie żar chętnie rozpalił? Okej. Okay. Aha, tam to jest.
Tutaj wąsko jest. Wiecie co? Wezmę sobie żar. Bo mam ich dużo. Bo mogę, nie? Why? Because I can. Dobra. Zobaczmy, bo tego typka... To ja mam kuźwa ominąć. Czy on mnie trafi przy czymś takim? No, zrobiłem unik. O kurde, trafił mnie. No kurde, nie! Walić ich tam. Mimik żyje, żyje. Uch. Okej, dostał tam odmrożenie. Boże, co, coś ty miał. Święta księga Braillem z głębin. Okej. Zobaczmy to w takim razie. Powiem wam, że jeszcze tam jedna rzecz była ciekawa, ale jej nie sprawdziliśmy. Święta księga Braillem z głębin? To. Naucz się cudów głębin. Mogę użyć? Nie mogę. Pisana Braillem Święta księga z głębin należy do biskupów z katedry. Dają bajarzowi, by poznać cuda głębin. Księga ta powstała z myślą o uczeniu biskupów głębin boskiej ochrony. Później jednak dopisano do niej mroczne opowieści, przez co uważana jest teraz za bluźnierczą. Okej, warto było to chyba wziąć. Może to się kiedyś przydać. Dobrze, co my tu mamy? Serio? Goddammit. Pod takie coś nie podejdzie nasza... Trzeba postać. O, ty drany. Kogo my tu mamy? Jakiś kuźwa rycerz? No i co tam? Mości rycerzu. No rób coś. No zrób coś. Co jest z tobą? Co za dziad? Gościu się cyka. W drugą stronę. Mam cię. Jak go zrobiłem? Okej, coś cię wypadnie fajnego, bo kurde byłeś jakimś takim... silniejszym trochę przeciwnikiem. Chociaż kto wie. Może i nie. Dobra, teraz tak. Co jest tam? A co jest tu? Ty można walczyć z tym gigantem chyba, co? No właśnie. Fuck. Tego brakowało. To będzie jakaś pułapka. Czar. O, oh, fuck. Czym ty jesteś? Jest nawet wrażliwy na obrażenia dosyć. Jakiś kotomorderca. Kotopająkomorderca.
jakieś odmrożenie i obalenie do tego. Szafir Aldricha. Okej, czym jest Szafir Aldricha? Zapomniałem, jak wygląda. Ja to jestem. Zmniejsza udźwig. To jest. Odnawia PS przy atakach krytycznych. Okej. Okay. Takie chyba niezbyt mi potrzebne. Czyli tak naprawdę to był tylko sekretik po przedmiot. O nie. Paluchy Rosarii, kurde. No serio? No ej! Coś ty taki szybki jesteś. Nie za szybki trochę? Chodź tu. Energii mi zabrakło. Okej. Kolcza tarcza i ząbków. O, dostałem jego miecz. Okej. Pokażcie ten ząbkowany miecz. Gdzie on jest? Bardzo dużo rzeczy już mam. Lamberg, to nie ten. Ten. Średni, ale krwawienie nakłada. Miecz kilka długiego palca, niesławnego rycerza cierni. Wzdłuż klingi tkwi mrowie ostrych kolców. To te złowrogie ciernie powodują u trafionych ofiar ciężkie krwotoki. To chyba nie jest jakiś super. Szczerze mówiąc. Okej. Okay. Kurde. Trochę mi się nie podoba to miejsce. O kurde. To nie jest boss. Tych gigantów jest tu kilka. To jest jakiś zwykły przeciwnik. O fuck. Gdzie on jest? Także trochę nice. Ten z jakimiś... Tymi sobie chodzi. Okej, zejdźmy niżej. Aha, mamy z drugiej strony w takim razie. Coś mi się wydaje skrót. Tak. Tu co jest? Winda? Tu? To ognisko, tak? Ale po co nam winda? Okej, czekajcie. Musimy sprawdzić tą windę. Gdzie ona mnie zaprowadzi? Do góry. Nice. Niech będzie. Oh fuck. Ej, wiem gdzie jestem. Mi tutaj, gdzie ten łucznik właśnie był. Dobra. Mało istotna rzecz. W sumie to nie wiem, po co nam to, ten skrót tutaj. Może tak, żeby wszędzie było dojście po prostu zrobili, nie? Okay. Co jest tutaj? To mogę zeskoczyć na dół. Tu jest ten. To ja wszystko wiem. Co to jest za dźwięk? Okej. Okej. Patrzę, bo tu jest jeden gigant. Czy tu będzie drugi? Nie, nie będzie.
On broni drzwi. Tu jeszcze gluciory pływają. Okej. Nie można robić szybkich przewrotów w tej wodzie. Serio trafił mnie? Okej. Co jest? Czego to? O Jezu, z tymi glutami to można się męczyć i męczyć. Okej, wiecie co? To co, próbujemy go ominąć? Oh fuck, oh fuck. O nie, on tu idzie. No ładnie. Okej. Trzeba się pozbyć tych glutów, to tam wbijemy. Okej. Nie chcę, żeby we mnie strzelał. Trochę kiepsko. Bo ja się muszę tam dostać. Coś mi przywróciło punkty życia. Nie! Jest pełno tych glutów. Właśnie to jest to, że nie pozbyłem się ich do końca. A i zrobiłem go, nie? Nice, zrobiony. Okej, teraz te gluty głupie. No, tak naprawdę nie muszę ich robić, bo no, za nikt nie ma zbytnio dusz. No nie jest za zadanie tylko tu przeszkadzać.
Dobra. Tego też by się zrobiło, tośmy sobie skrót otworzyli, ale tak naprawdę to mamy tutaj przejście normalne. No, nie ma problemu. Duży odłamek ciasto z łajna. Ciasto z łajna. Czyni wroga toksycznym, lecz działa też na użytkownika. Wyschnięta zewnątrz, czy wciąż wilgotna w środku fekalna masa. Nieźle. Można nie odrzucić... obrzucić wrogów, zakażając ich toksynami, ale część z nich wpłynie też na ciebie. Trudno mieć przy sobie coś tak strasznie cuchnącego, ale przy użyciu toksyn można zadawać przeciwnikom poważne rozłożone w czasie obrażenia. Być może niektórzy nie umarli z rozkoszą, rozmyślają o odchodach, a może wcale nie. What the fuck? Drangejskie buty. Nie, to były spodnie. Drangejskie. Dobra, drangejski secik, to będzie, zaraz go sobie przeczytamy. Drangejska zbroja. Dusza. O kuźwa. Czym ty jesteś? Dlaczego byłeś taki prosty do pokonania? Czemu nie znikasz? Okay, czekajcie, tam jeszcze coś było. Młoty drangejskie. Dobrze. Ach, jak dobrze móc znowu robić normalne przewroty. Dobra. Jesteśmy w odpowiednim miejscu, żeby sobie przeczytać drangejski secik, ale hełmu nie było. Drangejski... O, tu jest. Zbroje rycerzy Drang, którzy twierdzą, że pochodzą z krainy znanej z legendy o zjednoczeniu płomienia. Lekki i mocny zarazem strój ochrony, wzmocniony rzadką gajstalą. Rycerze Drang byli niegdyś sławnymi najemnikami. Zdrada jednak zaprowadziła ich ku otchłani, gdzie zostali na zawsze rozdzieleni. Okej, czy taka zbroja jest dobra? Fizycznie trochę mniej, ale jest lżejszy. Nie, dobra. Zostanę przy swoim syciku. Póki jestem jeszcze na lekkich tych, to... Płacę... Okej, jakiś rycerz. Okej. Jest tu trochę ludu. O, ty dziado, idziesz do mnie? No chodź. Zajmę się tobą. Mogę ci troszkę przeszkodzić? Nie? Fuck. Zabrakło mi trochę. O nie. 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 No, źle. Miało być dwa użycia. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze ten drugi, tylko tamten strzelający jeszcze jest. I on najbardziej przeszkadza. O kuźwa. Tam jeszcze ktoś siedzi. Kto tu siedzi jeszcze? Coś się zajedni. Okej, to zwykli goście siedzą. Ci wyznawcy. Żar. No powiem wam, że ta katedra tutaj ogólnie wygląda, jakby miała być walką z bossem. Tak na razie się jakoś nie zapowiada na to. Okej. Kolejna winda. Gdzie tym razem? Do góry? Ja jestem. Okej.
Czy to jest właśnie ta brama może tym razem? Czyli kolejny skrót. Tak. Nice. Ale wąskie przejście. Co? Ale może nie będę tego robić teraz. Czy chcę się rozejrzeć tutaj? Co tutaj mamy natomiast? O! Cebula! Siemano! A to inny. Tam jest skarbiec. Już widzę, że tam jest zapadnia chyba. Znaczy guzik, który składa pewnie to. Okej. Talizman pojedynkowy. To raczej nie powinno być coś trudnego. Ej, ale no nie chciałem w to wchodzić. Oj, ktoś mnie oszukał. Cebulę? Ale już zabiłem jednego olbrzyma. Co, drugi się tu pojawi? Przecież jesteśmy tu na dole. Czy tamten się może zbudzi na początku, co był? Oh fuck! Chcę nic mówić, ale ten olbrzym nie jest taki trudny ziomek, jak ty myślisz. Zaczę być zawsze nogi, której on, blisko której on nie podnosi. Co ciekawe, to tutaj jeszcze mogę robić uniki. Tam było znacznie gorzej. Panie, żeś trochę zakopcił to. Okej. Tu jesteś. Żelomek tytanitu. A, nie pojadę już do góry. Czy to była ściema z tym skarbem? Wiecie co? Ale to też mi daje możliwość zajrzenia tam. Zobaczmy w takim razie. A, tu jest jeszcze coś. O kurde. Tu można zajść, ale to później. Jeżeli miał tutaj towarzystwo. Co jest za tymi drzwiami? Kaptur dziewoi i secik dziewoi znaleźliśmy. Ciekawe, czy bez zbroi tu by się bardziej nie opłacało chodzić. Naprawdę, po tym bagnie. Zobaczmy ten secik dziewoi w takim razie. Co my tu mamy? Biała szata zakładana często przez podróżujące dziewoje. To część oficjalnego podróżnego stroju noszonego bez względu na pozycję społeczną kobiety. Jest miękka i zgrabnie uszyta, lecz nie nadaje się do walki. No, ma odporności magiczne. O to w tym chodzi.
Gdzie jesteśmy? Okej. Podejrzewam, że to jest dojście do bossa. Dobra, to ewidentnie wygląda jak dojście do bossa. Ale dobra, no nie będę sobą, jak tam nie zajrzę. Otworzę drzwi tylko i wyjdę. Mam nadzieję, że nie będzie animacja, że on tam sam wejdzie. Tu jest wyjście. Gdzie my jesteśmy? Dwuzom święte. Dwuzom świętego brzmi fajnie. Czekajcie, miałem te młoty zobaczyć. Drangejskie rycerze cali wędrownymi najemnikami. No to wiem już. Fajne broń. Dobra. I to. To jest pod siłę. Nie, po co to jest? Co? Aha, to jest pod wiarę jakąś. Dla magów. Ozdobiony symbolem wiary srebrny dwuząb. Niegdyś dzierżony przez świętego Klimta. Odrzucił tę żywiącą się wiarą broń tego samego dnia, gdy jego samego opuściła wiara. Okej. A czekajcie, bo ja broń nie zmieniłem. Jest moje ostrze mrozu. Kość wiodąca do domu. Ale nie jestem w takim ślepym zaułku. Naprawdę ja też tych rzeczy w ogóle nie używam. Okej, czyli to był tylko skarbiec. Dobra. Warto było zajrzeć. Mamy 29 tysięcy punktów. Nie chciałbym się natknąć na bossa. Ale chciałbym obejrzeć, co tu jest ciekawego. Okej, a mogę sprintować tu? Nie mogę. A tu coś jest. Tu jest ten rycerz jeden jeszcze. Kusimy mu to szybko. Dusza. Nie, to. Niewiele. Okej, i tu chciałem nacisnąć tą płytkę. Czy to coś da? Nie. Nic nie da. Okej, także czekajcie. Musiałbym pójść. Szczerze mówiąc, to tędy mam też skrót. Mogę się przenieść tam. I tam znowu będzie czekać mnie walka. Okej, ale tak zrobimy. Bo i tak muszę cofnąć, bo nie mam estusów i tak. Bo tam może być już dalej bosik. Trochę jest tu biegania, kurde, żeby do jakiegoś bossa dojść. Katedra to jest naprawdę jakaś trochę poryta. A, to było tylko na wieżę przejście. Ale co to tutaj mamy? Dobra, idziemy bić trochę. I teraz się zastanawiam, czy iść pod siłę, czy pod zręczność, no. Chociaż, gdy szedłem pod zręczność... Nie, to ulepszenie, ten... Miecza mi dało, że pod siłę jest na C, a nie na... Czy tam na D, a nie na E. Więc nie wiem, musiałbym... Tylko potrzebuję migoczący tytanii do tego, żeby ulepszać ten miecz. To jest ciekawe, bo wiele mieczy takich nie ma, które się ulepsza chyba tym kawałkiem. Co zwiększyłbym o jeden punkt życia. 191. 190. No. Jednak, kurde, siła. Będę jakiś taki półsilno zręcznym rycerzem na to wyjdzie, nie? Okej. Nie mam chyba żadnych estusów ani nic, żeby mogło mi to ulepszyć. Więc chodźmy od razu.
Winiecze ostrzą, to mamy akurat. Trzymając w każdej broni. A, dobra. Nie znam, żeby przeczytać. Dobra, i teraz tutaj mamy skrót do tych. Dobra, żeby ominąć golema. Ciekawe, czy te golemy się respią. Tak naprawdę to ja mogłem tam jeszcze górę sprawdzić. Góry nie sprawdziłem, tam też było kilka skarbów do zrobienia. O, o. Dobra, będziemy tam, to zobaczymy, czy te golemy się zrespiły. Mam nadzieję, że nie. Fajnie by było. Nie chcę się z nim walczyć. Okej. Okay. Nara. Mogę iść szybciej? Mogę. To ja się jeszcze tam produkuje. Cyk. Cyk. I teraz tak. Tego pokonać bez straty punktów życia warto by było. Fajnie by było tak zrobić, ale niestety. Kaptur strażnika grobów, okej. No i dobra, jesteśmy tutaj. Teraz do windy tędy. Czy golemy się zrespiły? Ej, nie zrespiły się, okej. Ale zobaczymy jeszcze tutaj, gdzie ten cebula był. Lecz podejrzewam, że nam nic to nie, już teraz nie da. Więc kurde, pułapkę dziad zrobił. To nie był tamten, to był inny teraz, nie? On miał trochę inny głos nawet. Nic tu więcej nie ma. Okej. Czyli tu chodziło tylko o pułapkę. Na nas. Czy jesteśmy greedy, czy nie?
Kurde, nie włączyłem tego mikrofonu, sorki. A tyle gadałem. Fuck. Ale dobra, mówiłem o tym, że tych gości spotkaliśmy już wcześniej. No nie wiesz, 10 minut materiału będzie bez tego, bez mojego gadania. Ale tutaj skończymy jeden odcineczek.